Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt pod tytułem Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa pasiecznego. Operacja ma na celu zapoznanie rolników z innowacyjnymi metodami wprowadzonymi w gospodarstwach pasiecznych, ale nie tylko. Dzięki temu wyjazdowi rolnicy będą mieli niepowtarzalną okazję do integracji, wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów. Podczas pierwszego dnia znajdujemy się na wizycie studyjnej na Słowacji w gospodarstwie pasiecznym, które równocześnie zajmuje się uprawą winorośli. Po Słowacji ruszamy na Rumunię, która słynie między innymi z gospodarstw pasiecznych. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z krótką relacją z tego wyjazdu. Dlaczego warto przyjechać do Rumunii właśnie nie tylko ze względów turystycznych, wypoczynkowych, ale również będąc pszczelarzem, zapoznać się z praktykami, z metodami stosowanymi przez pszczelarzy lokalnych. Otóż Rumunia obecnie zajmuje drugie miejsce w Europie, jeżeli chodzi o ilość produkowanego miodu i o liczbę pszczelich rodzin. Co jeszcze ciekawego, w Rumunii typową dla Rumunii rasą pszczoły jest Albina Carpatica, czyli pszczoła karpacka. Wyjątkowy klimat górski, wyjątkowe bogactwo biologiczne, bogactwo roślin na terenie Karpat sprawia, że powstają niepowtarzalne miody. Oczywiście Rumunia, jeżeli chodzi o regiony, jest bardzo różnorodna.
Część karpacka stanowi przeważający element. Tak naprawdę łuk Karpat przechodzi przecina Rumunię przez środek, przechodzi przez Rumunię. Największa część pasa Karpat znajduje się w Rumunii. I jeżeli chodzi o powierzchnię, to praktycznie Karpaty wszystkie razem wzięte, przechodzące przez Rumunię, zajmują 1/3 powierzchni. Reszta to wzgórza i niziny, równiny. Mamy różnorodność terenu, różnorodność klimatu. Na południu są wyższe temperatury, jest lepszy klimat dla pszczół, dla zimowania. Więcej powstaje miodu ze względu na znowu różnorodność roślin miododajnych. Na południu mamy duże połacie terenów uprawnych, rzepak, słonecznik, gorczyca. Znowu Karpaty to jest mnogość roślin górskich. Pojawiają się inicjatywy wśród pszczelarzy transylwańskich co do właśnie miodu regionalnego, co do rejestracji takiej marki miodu górskiego. Co jeszcze? Też Rumunia jest krajem, w którym bardzo modnym, bardzo popularnym tematem jest zdrowe odżywianie się i medycyna naturalna, ziołolecznictwo. Miód uważany jest za panaceum, nie tylko miód, ale pozostałe produkty pszczelarskie, tak zwana pastura, czyli pierzga, oczywiście pyłek, propolis. Mnóstwo powstaje kosmetyków na bazie miodu i pozostałych produktów pszczelarskich i naprawdę no, istnieje tutaj wielki potencjał, to jest plus. Natomiast jak porozmawiamy z wieloma pszczelarzami w różnych regionach, okazuje się, że podstawowym problemem jest cena miodu i obecnie bardzo trudno jest dostać cenę realną. Przeważnie mali producenci sprzedają swój miód do pośredników, pośrednicy skupują go i oczywiście następnie już uzyskują ceny takie, jak im odpowiadają. Natomiast sam pszczelarz, tak jak dowiedzieliśmy się, dostaje, może nawet dostawać 2 euro za kilogram, 3 euro za kilogram. To w porównaniu z Polską naprawdę jest dużo, dużo mniej. Natomiast ten miód jest wyjątkowy i mamy tu w Rumunii takie miejsca, naprawdę dziewicze, czyste, ekologiczne, gdzie faktycznie jeszcze ten miód ekologiczny może powstawać bez chemikaliów w miejscach odległych od ośrodków przemysłowych i odległych od upraw rolnych, więc wtedy nie mamy zagrożenia ze strony herbicydów, pestycydów, zanieczyszczenia środowiska. Dlatego też Rumunia jest krajem bardzo ciekawym, wyjątkowym. Jeżeli chodzi o porównanie z Polską, Rumuni zawsze mówią, że my jesteśmy za wami 10 lat w tyle, my się od was uczymy, chcemy się od was uczyć. I to prawda, że z jednej strony tutaj rumuńscy pszczelarze mogą czerpać z doświadczenia polskich pszczelarzy, ale również polscy pszczelarze mogą podpatrzeć ciekawe metody, pomysły alternatywne, jeżeli chodzi o metody pszczelarskie, mogą nawiązać współpracę. Otóż dowiedzieliśmy się, że właśnie ze względu na problemy ze zbyciem miodu w kraju, rumuńscy pszczelarze są bardzo chętni do zawarcia współpracy i do eksportu miodu.